chciał jeszcze tylko zapytać, czy jestem dobrze słyszalny i ile mam czasu? Chyba nie ma ograniczeń w zasadzie. Rozumiem, rozumiem. No rzeczywiście, bo już ćwiczę. Do końca kwarantanny, Krzysiu. Rozumiem, rozumiem. No, przygotowałem dosyć obszerne rzeczywiście wystąpienie. Oczywiście proszę się nie przejmować, bo ćwiczę to już ze studentami. Zresztą ja używam Skype'a, bo to tak mi zostało z przeszłości. A po drugie, to jest estoński wynalazek i tutaj mam sentyment pod tym względem do tej platformy. Ale witam serdecznie. Włączyłem mikrofon, proszę Państwa, pierwszy raz w czasie naszego dzisiejszego spotkania. No taki już jestem. I chciałbym od razu wprowadzić pewną korektę, ponieważ w tych informacjach, które do Państwa dotarły, a rzecz została przeze mnie autoryzowana, to chociaż trochę przeoczyłem szczegóły. Tytuł powinien brzmieć Historia polityczna Litwy po 1990 roku. Niby drobna korekta, ale jednak ważna, ponieważ nie całą historią chciałbym się zajmować w tej swojej niedalekiej przyszłości, ale historią polityczną. I za chwilę wyjaśnię szczegóły odnośnie tytułu, odnośnie samej koncepcji, ponieważ tę historię polityczną chcę rozumieć tak bardzo klasycznie, jako pewien opis, analizę wydarzeń politycznych, ideologii, ruchów politycznych, dzieje państwa, jego funkcjonowania, sylwetki liderów itd., itd. Czyli takie podejście wręcz konserwatywne do tematu chciałbym zastosować. To po pierwsze. Po drugie, słów kilka o inspiracji, jeśli chodzi o ten temat. Ja się historią Litwy już od dłuższego czasu zajmuję. To były na początku stosunki polsko-litewskie, a ostatnio stricte dzieje Litwy w ostatnich tych 100 latach mniej więcej. Natomiast kilka lat temu wziąłem udział w grancie kierowanym przez mojego szefa obecnego, profesora Eugeniusza Mironowicza. Ten grant dotyczył polityki zagranicznej Litwy. Ja się wcześniej zajmowałem głównie pierwszą połową XX wieku, stąd ta propozycja była taka trochę wręcz no, szokująca początkowo, bo musiałem wgryzać się w zupełnie różną niż dotychczasową tematykę. Opracowałem dzieje polityki zagranicznej Litwy i okazało się, że no, zostało mi sporo materiału, ciekawego materiału, którego nie sposób było wykorzystać, ponieważ no, nie wszystko mieściło się w temacie polityka zagraniczna, a jednocześnie było tak ciekawe, że nie potrafiłem zrezygnować z jego gromadzenia. Później, po jakimś czasie, wpadła mi w ręce książka profesora Antoniego Dudka, Historia polityczna Polski lat ostatnich. Powiem szczerze, z wypiekami na twarzy ją pochłonąłem, to fascynująca lektura była, zwłaszcza, że rzecz dotyczyła kwestii, które doskonale pamiętamy wszyscy i niemalże w nich, tych wydarzeniach mogliśmy uczestniczyć. I wszystko mi się to złożyło w całość. Chciałbym, proszę Państwa, najogólniej rzecz ujmując, napisać to samo, tylko o Litwie. Też historię polityczną, tak z taką pasją napisaną, jak ta książka profesora Dudka o sprawie polskiej. Opisać rzeczywistość polityczną Litwy, już historię, ale jeszcze politykę, proszę Państwa. Ta praca jest, to sam profesor Dudek podkreśla we wstępie, tak na pograniczu. Troszeczkę bardziej mnie fascynują oczywiście lata 90. z różnych powodów postaram się rzecz uzasadnić. Natomiast chciałbym wykorzystać podobny materiał źródłowy, a więc raczej to, co jest ogólnie dostępne, bez możliwości w gruncie rzeczy dotarcia do kulis polityki, ale postaram się także o rozszerzenie tego materiału, o to, co jest możliwe do zdobycia oczywiście na Litwie, po to, żeby no, przez pryzmat pewnej krytyki tego, co mam, spojrzeć na tę litewską rzeczywistość. Teraz o cezurach troszeczkę.
tego, czym chciałbym się zajmować. Ta końcowa cezura, od niej zacznę, to pierwotnie miał być rok 2020, ale prawdopodobnie to się jeszcze rozrośnie. Z prostej przyczyny, to jest te 30 lat, prawda, niepodległości i nic innego tutaj w grę póki co nie wchodziło, ale oczywiście to jest kwestia do dyskusji, prawdopodobnie nie dam rady rzeczy opracować w stosunkowo krótszym czasie, także być może ta cezura końcowa będzie jeszcze późniejsza. Natomiast początek to jest na pewno rok 1990. Też na początku zastanawiałem się, jeszcze podejmując pracę nad tymi kwestiami, dlaczego 90, czy nie 91, bo przecież Związek Sowiecki się rozpadł, ale znowu wewnętrzne dzieje Litwy, dzieje tamtejszych sporów politycznych, dzieje pewnego początku, pewnego takiego litewskiego Big Bangu, chciałoby się rzec, to jest bez wątpienia, nie mam co do tego wątpliwości, rok 90. 11 marca proklamowano jakby powrót niepodległości państwa litewskiego, to państwo się niejako zorganizowało i w pełnym tego znaczeniu zaczęło funkcjonować. Oczywiście póki co jeszcze niedoskonałe, trzeba było wiele zmian jeszcze wprowadzić, także w sensie prawnym, tutaj bardzo ciekawą pracę pod tym względem wykonywano, stąd wątpliwości nie ma. 90 rok, przy czym oczywiście, żeby dotrzeć do tego 11 marca 90 roku, symbolicznego początku, faktycznego początku, to trzeba cofnąć się co najmniej do roku 88, do powstania Sajudisu i opowiedzieć, jak to życie polityczne rodziło się w gruncie rzeczy, w jakiej atmosferze, z jakim bagażem. I tu też oczywiście zamierzam to zrobić. Proces historii. Z matmy dostałem przewidywaną trójkę, czyli inżynierii wstawi z niemieckiego. Proszę Państwa, i teraz już o szczegółach, wstępna periodyzacja tego, czym chciałbym się zająć, to są wyróżnione przeze mnie okresy. One są z reguły gdzieś tam tożsame z pewnym cyklem politycznym na Litwie, z kolejnymi wyborami, głównie parlamentarnymi, ale także prezydenckimi, ponieważ w ustroju litewskim, zgodnie z konstytucją z 92 roku, prezydent ma całkiem spore uprawnienia, w niektórych dziedzinach większe niż w przypadku polskiej głowy państwa, w niektórych mniejsze. Ale jest dosyć istotnym czynnikiem tego życia politycznego, bierze w nim udział czynny, to zresztą zależy też od osobowości głowy państwa i w wielu przypadkach prezydent chciał, bardzo silnie chciał, to choćby pani prezydent Dalia Grybauskaitė, uczestniczyć w podejmowaniu decyzji. Nie zawsze miało to stricte konstytucyjny charakter, o czym też jeszcze wspomnę i co chciałbym też szczegółowo opisywać. Periodyzacja, proszę Państwa, na pewno okres 1990-91 jako ten pierwszy krok, pierwszy etap dążenia niepodległościowe między proklamacją niepodległości a tą faktyczną niepodległością, która jesienią, we wrześniu 91 roku zaczęła Litwę dotyczyć, znaczy Litwa została uznana przez jeszcze Związek Radziecki, później także przez pozostałe państwa Zachodu i Wschodu. Jak już wspomniałem, tu potrzebna będzie retrospekcja od 88 roku, żeby wprowadzić te dramatis personae, chciałby się rzec, najważniejsze osoby, które w następnych latach, w niektórych przypadkach do dzisiaj w zasadzie, odgrywają jakąś istotną rolę w litewskiej polityce. Trzeba oczywiście scharakteryzować Sajudis. To pewien fenomen, ruch na rzecz wspierania pierestrojki, nie miał przecież charakteru antykomunistycznego z założenia, takim ruchem niepodległościowym i de facto antykomunistycznym stał się dopiero gdzieś tam w drodze pewnej ewolucji. Sajudis jest dosyć dobrze już opisany w literaturze litewskiej, oczywiście w szczególności. Zwracano tam uwagę na
wiele ciekawych kwestii, między innymi na analogię do solidarności, do ewolucji tegoż ruchu. To, oczywiście to nie było dokładnie to samo, ale myślę o dochodzeniu do też samozagłady tego ruchu. Wojny na górze, Litwa też miała swoją wojnę na górze. Ona rozgrywała się tak naprawdę jeszcze przed 91 rokiem. Tu chciałbym te kwestie scharakteryzować. Oczywiście fascynującą sprawą jest przywództwo i osobowość Witautasa Landsbergisa. Jeszcze żyje, udało mi się nawiązać z nim kontakt, mam zgodę na rozmowę, miejmy nadzieję, że niebawem będę mógł na Litwę wyjechać, chociaż to pewnie płonna nadzieja jeszcze póki co. Natomiast to bardzo interesująca rzeczywiście osobowość, niełatwa w współczuciu z pracownikami, bezkompromisowy niezwykle człowiek i tego bezkompromisowość miała znaczenie dla budowania pewnej atmosfery w Sajulisie i dla tej destrukcji, tej dekompozycji Sajulisu, która, jak już powiedziałem, właściwie od samego początku następowała. Tu choćby konflikt w Polsce prawie już zapomniany, prawie nieznany, czyli konflikt między Landsbergisem a panią Kazimierą Prunskienie, panią premier, która też przez Sajulisu wyrastała i z tego Sajulisu została wypchnięta właśnie głównie przez Landsbergisa, jego oskarżenia pod adresem pani premier, oskarżenia ze stycznia 1991 roku. Tu o szczegółach to już trzeba będzie kiedyś przy innej okazji. No i druga postać, która z tego okresu początku lat 90., może jeszcze końcówki lat 80., wyrastała i takim cieniem nad tą polityką litewską się położyła. To oczywiście Algirdas Brazauskas, szef partii komunistycznej. Został nim z poruczenia Gorbaczowa, był człowiekiem Gorbaczowa, ale przeszedł dosyć ciekawą też ewolucję poglądów, postawy. Do końca chyba tych wydarzeń, o których mówię, Brazauskas nie wierzył w możliwość upadku Związku Radzieckiego, raczej miał inną wizję poszerzania suwerenności Litwy w ramach Związku Radzieckiego, ale kiedy przyszła ta chwila próby, prawda, 11 marca głosował za niepodległością. Jak wspominał później, niechętnie ten podpis składał, ale nie mógł go nie złożyć, co było ciekawe, jeśli zważyć, kto tych podpisów nie składał, kto z deputowanych, prawda, to byli niestety tylko polscy deputowani w litewskim wówczas parlamencie, nie wszyscy, chwała Bogu. Część się po prostu wstrzymała. Inne inicjatywy, czyli te oprócz Sajulisu, oprócz Komunistycznej Partii Litwy, która w nazwie wyewoluowała do Litewskiej Demokratycznej Partii Pracy pod przywództwem Brazauskasa, inne inicjatywy w tym okresie polityczne miały raczej marginalny charakter, aczkolwiek rodziły się już wówczas w jedne z gruntu antykomunistyczne, były takie, choćby Liga Wolności Antonasa Terleckisa, czy też Partia Socjaldemokratyczna, która później też wejdzie w alians z postkomunistami, zmieni nazwę dzisiaj właściwie rozpłynęła się, prawda, w tym aliansie właśnie z postkomunistami. To też już dosyć szczegółowa kwestia, nie chciałbym tutaj Państwa tym zanudzać. No i oczywiście tutaj kulminacją jest ten moment odzyskania niepodległości, okoliczności tej drogi do niepodległości, często dramatyczne, czyli głównie oczywiście styczeń 91 roku, wydarzenia w Wilnie, dosyć tajemnicze. Do dzisiaj pewnie nie wszystko uda się wyjaśnić, bo nie do wszystkich dokumentów w Moskwie obecnych pewnie daniem będzie dotrzeć. Drugi okres, który chciałbym tutaj wyróżnić, lata 91-93, to jest okres dominacji
Sayudisów, umownie oczywiście, dlaczego ten 93 też za chwileczkę wyjaśnię, to był okres pewnego zachłyśnięcia się niepodległością. Litewska klasa polityczna została rzucona na głęboką wodę, niepodległego, suwerennego w pełnym tego słowa znaczeniu państwa. Nawiasem mówiąc, ciekawą kwestią jest przyjrzenie się tym elitom litewskim. Wówczas bardzo wiele spośród nich miało korzenie komunistyczne, postkomunistyczne, co mnie nie powinno dziwić w tej rzeczywistości sowieckiej, ale byli też ludzie wracający z emigracji na przykład, prawda, zajmujący dosyć ważne czasami pozycje w litewskim życiu politycznym. Tu czas będzie i miejsce na opisanie prób rozliczenia z przeszłością, z Komunistyczną Partią Litwy, później Litewską Demokratyczną Partią Pracy. Będzie czas na pokazanie mechanizmów pewnych decyzji kontrowersyjnych i kosztownych bardzo politycznie, nie tylko zresztą politycznie. Dla Sayudisu, myślę tutaj choćby o decyzji o likwidacji kołchozów. Tu no, pewne niuanse oczywiście też w tym były. Decyzji, na której wyrastała potęga polityczna postkomunistów, prawda? Wreszcie oczywiście to, co sygnalizowałem, czyli litewska wersja wojny na górze, dekompozycja Sayudisu, pączkowanie kolejnych sił politycznych z Sayudisu. I ojcem, założycielem litewskiej polityki pod tym względem był bez wątpienia Landsbergis, który miał wyjątkowy talent do antagonizowania ludzi, do wypychania z Sayudisu kolejnych osób. Poróżnił się w zasadzie chyba z wszystkimi, aczkolwiek trzeba powiedzieć, także w tym okresie i później miał i ma zagorzałych zwolenników na Litwie, wręcz wyznawców, o czym się miałem przekonać okazję, rozmawiając z Litwinami. Bywał Landsbergis i do dzisiaj chyba też jest oskarżany o autorytaryzm, o takie wyjątkowo paskudne, osobiste podejście do niektórych osób, które nie potrafią mu wybaczyć do dzisiaj. Jak już wspomniałem, wykluwały się nowe inicjatywy polityczne, ale lata 90. to już właśnie od samego początku tego okresu, o którym wspominał, cały czas zdominowane zostały przez Landsbergisa i Brazauskasa. Co tego nie ma wątpliwości, zresztą kolejne wybory pokazywały to, że te pomysły na Litwę niepodległą to właściwie te dwie osoby. Z tym, że notowania Landsbergisa spadały, coraz wyraźniej Brazauskasa rosły na skutek różnych działań, które też chciałbym opisywać oczywiście w tym okresie. Zauważmy tutaj cały czas na te analogie z Polską. Mieliśmy dokładnie tę samą sytuację w 93 roku. Postkomuniści zwyciężyli w Polsce. Na Litwie to jeszcze wcześniej nastąpiło. Mówiło się wręcz o litewskim syndromie wówczas, prawda? Litwa była pierwszym państwem postsowieckim czy postkomunistycznym w ogóle, w którym postkomuniści do władzy powrócili, prawda, po obaleniu komunizmu, po rozpadzie Związku Radzieckiego. Ten termin, litewski syndrom, pojawił się w 92 roku już w polskiej prasie, ale jego odpowiedniki widziałem też w publikacjach w innych państwach, w innych językach. Efektowne, bardzo efektowne zwycięstwo postkomunistów w wyborach parlamentarnych w 92, później w prezydenckich w 93. Te elekcje dzieliło kilka tygodni, to była późna jesień 92 roku, jeśli chodzi o wybory parlamentarne i początek styczeń, dokładnie pierwsze dni stycznia 93 roku, kiedy Brazauskas zwyciężył w wyborach prezydenckich. Stąd następny okres, lata 93-96,
czasy, kiedy litewska polityka zdominowana zostanie przez jedną partię, przez postkomunistyczną Litewską Demokratyczną Partię Pracy i przez Algirdasa Brazauskasa. On prezydentem będzie jeszcze troszeczkę dłużej, bo dopiero z końcem 1997 roku jego kadencja się kończyła, ale no, politycznie postkomuniści początkowo radzili sobie zupełnie dobrze, później oczywiście tracić zaczęli pozycje i wpływy. Brazauskas jako przywódca, niemalowany bynajmniej, bo jako prezydent nie chciał pozbywać się wpływów, formalnie był bezpartyjny, ale wpływy w partii posiadał ogromne, co kilkakrotnie wykazał, o czym za chwileczkę jeszcze wspomnę. Miał wówczas Brazauskas, proszę Państwa, niełatwy start, dlatego że ten 93 rok był wyjątkowo trudny dla Litwy z wielu powodów. Tam się decydowały różne kwestie w polityce zagranicznej, o czym za chwilę jeszcze wspomnę. Nie wszyscy tak łatwo łyknęli, nazwijmy to, zwycięstwo Brazauskasa w latem 93 roku. Doszło nawet do buntu ochotników z takiej paramilitarnej organizacji z KAT przeciwko Brazauskasowi, przeciwko władzy postkomunistów. Rzecz była groźna. Ostatnio ukazują się na ten temat publikacje pokazujące, że tak naprawdę to nie było tam sto kilkadziesiąt osób w lasach w Kownie, że rzecz była nieco bardziej rozbudowana, jeśli chodzi o struktury. Istniała realna groźba zamachu stanu i tutaj dosyć dwuznaczną taką rzeczywiście postawę nawet Landsbergis w tej kwestii zajmował, ale ostatecznie udało się ten niepokój spacyfikować, mimo że były nawet ofiary śmiertelne, a sprawa wyjaśnienia tego ciągnęła się niemal do końca lat 90., a w niektórych aspektach do dzisiaj nie jest jeszcze wyjaśniona. To też chcę oczywiście opisać, na ile uda mi się oczywiście dotrzeć do materiałów. Litwa dopiero budowała struktury bezpieczeństwa, budowała wojsko. Dlatego jeszcze papież przyjechał wówczas w 93 roku na Litwie. To trzeba było zorganizować, zabezpieczyć. Zadanie było nieproste, chciałoby się rzec. Do tego dochodziły jeszcze dochodziły osobiste pewne przekonania Brazauskasa. Brazauskas nie był, był skrajnym pragmatykiem, chciałoby się rzec, ale nie był przekonany, czy najlepszym rozwiązaniem jest dążenie, wówczas finał wydało się bardzo odległy, do integracji z Zachodem. On miał zupełnie inny pomysł na Litwę. Nie był dogmatykiem, chwalić Boga. To sprawiło, że w efekcie został przekonany jednak do tego, iż Litwa powinna jednak nie odgrywać rolę pomostu, takiego wyrażenia sam zresztą używał, pomostu między Wschodem i Zachodem, ale jednak zwrócić się na Zachód. I tutaj kluczowe znaczenie miała jesień 93 roku. Myślę, że nie to, co się stało w Wilnie wówczas, czy na Litwie, ale to, co się działo w Moskwie. Czyli październik 93 roku. Pamiętamy, ja bardzo dobrze jeszcze ten czas jakby odnotowałem w swojej pamięci, czyli wojna Borysa Jelcyna z Radą Najwyższą, wszelkie konsekwencje tych wydarzeń w Moskwie, które były takim trzęsieniem ziemi, nie tylko zresztą dla Litwinów, ale o Litwie i Litwinach w tej chwili mówię. Doszło wówczas pod wrażeniem tego, co się stało w Moskwie do konsensusu politycznego, jeśli chodzi o politykę zagraniczną w Litwie. Prezydent łącznie z liderami pozostałych opcji politycznych uzgodnił pewną wspólną linię, którą i on, i rząd będą od tej pory reprezentowali. To jest droga na Zachód. Brazauskas stwierdził, że inaczej w tych okolicznościach nie można. I o ile wcześniej był sceptykiem, nie ukrywał tego. Jeszcze latem 93 roku wypowiadał się w sposób no, co najmniej niechętny, tak bym to określił, odnośnie perspektywy integracji z Zachodem, to jakby od nowego roku, od stycznia 94 roku staje się twarzą
starań Litwy o integrację euroatlantycką, za co go zresztą spotykały później afronty nie raz i nie dwa. Był raz w parlamencie bułgarskim wygwizdany przez tamtejszych postkomunistów, którzy uznali, że jego postawa prozachodnia nie licuje z tym etosem, który wcześniej reprezentował. Notabene Brazauskas jest tutaj bardzo ciekawą, rzeczywiście pod tym względem też postacią. Niedawno coś w rodzaju takiego szkicu biograficznego o Brazauskasie napisałem, sporo książek na jego temat, bo nie żyje już, od 2010 roku się ukazało. To pozwoliło też na pewien taki dystans, prawda, który litewscy badacze z niego zastosowali i sporo się dzieje w literaturze litewskiej pod tym względem, a z racji językowej bariery ta literatura jest stosunkowo mało znana w Polsce i słabo wykorzystywana. Sukcesem, pewnie też osobistym Brazauskasa, było wyprowadzenie wojsk radzieckich z Litwy. Przypomnijmy, że formalnie Sowieci wyszli z Litwy wcześniej niż z Polski. Wcześniej, bo do końca sierpnia 1993 roku. Tu dla porównania Łotysze i Estończycy mieli znacznie bardziej pod górkę pod tym względem, bo musieli jeszcze sporo dłużej czekać na to. I dlaczego osobista zasługa Brazauskasa? No, Brazauskas miał taki specyficzny sposób uprawiania polityki, chyba charakterystyczny dla aparatczyków partyjnych, chociaż pewnie nie tylko dla nich. Polityczne targi po prostu załatwiał, mówiąc kolokwialnie, najlepiej w cztery oczy, i to wyprowadzenie podobno, tak zresztą sam twierdził, ale pewne udało się tutaj potwierdzenia znaleźć, załatwił w cztery oczy w rozmowie z Jelcynem, pewnie nie w cztery oczy, bo telefonicznej, rozmowie, kiedy tam w wyniku kolejnego kryzysu Rosjanie wstrzymali ewakuację z Litwy. Był taki moment w sierpniu 1993 roku bardzo dramatyczny, ale ostatecznie Brazauskasowi udało się tę kwestię załatwić i armia rosyjska była żegnana, to był warunek Jelcyna, podobno żegnana była kwiatami, orkiestrą i entuzjazmem Litwinów, przy czym jeśli wierzyć doniesieniom prasowym, bo ten entuzjazm raczej wynikał z kwestii faktu wyjścia, prawda, niż z stosunku do samej armii rosyjskiej. No i kryzys, proszę Państwa, który był chyba też nieuchronny, jeśli chodzi o litewską demokratyczną partię pracy, która się też tak zachłysnęła troszeczkę tą władzą. Wszelkie grzechy postkomunistów popełniali wówczas, rządząc Litwą. Tu też całą listę tych grzechów należałoby przywołać. One były tak boleśnie znajome, jeśli czyta się chociażby charakterystykę władzy SLD, tego pierwszego okresu władzy SLD w Polsce. Uwłaszczenie nomenklatury i parę jeszcze innych zjawisk tutaj trzeba było przypomnieć. I kulminacją tego okresu była afera bankowa z 1996 roku. Przypomnę tylko, że rzecz dotyczyła, najogólniej rzecz ujmując, kryzysu bankowego, jego następstw na Litwie, natomiast w opinię publiczną zburzył fakt, że premier ówczesny Adolfas Celzewicius wycofał swoje wkłady osobiste, wkłady z jednego banku, który na dwa dni później upadł, prawda? Widać było, że sprawa jest dosyć brzydko pachnąca, afera zaczęła zataczać szersze troszeczkę kręgi. Doszło na tym tle zresztą do starcia między Brazauskasem a Celzewiciusem. Premier próbował rzucić wyzwanie prezydentowi, jeśli chodzi o wpływy w partii. Ostatecznie przegrał. Brazauskas raz jeszcze udowodnił, że
chcieli rządzić tutaj na scenie politycznej, zwłaszcza na lewicy. I powtórzę, mimo formalnej bezpartyjności, prawda, miał tutaj możliwość rozegrania pewnej partii politycznej i wyszedł z niej z sukcesem. Ta afera zbiegała się z końcem kadencji parlamentarnej. Nie dziwmy się zatem, że zmiotła w zasadzie z powierzchni ziemi Litewską Demokratyczną Partię Pracy. Znaczy, ona zebrała jakieś tam liczbę głosów od żelaznego elektoratu, chciałoby się rzec, ale już nie miała decydującego wpływu na litewską politykę. Stąd kolejny okres, który chciałbym tutaj wyróżnić, lata 96-2000, kiedy to na początku mamy do czynienia z kohabitacją. Sajudis wraca do władzy, chciałoby się rzec, już nie pod tą marką, bo tutaj konserwatyści, najważniejsza partia, która wykiełkowała z Sajudisu, sukces wyborczy osiągnęli. Do władzy powraca Landsbergis i jego ekipa. Landsbergis został przewodniczącym parlamentu, bardzo ważną personą w litewskim życiu politycznym. Pojawiły się u władzy te osoby, prawda, z tego okresu zdobywania niepodległości wokół Landsbergisa zgromadzone. Zresztą destrukcja wśród konserwatystów trwała w dalszym ciągu, natychmiast zaczęli się dzielić wewnętrznie, tutaj dały sobie znać te wszystkie animozje i kwestie osobowości pewnych politycznych, prawda, które się wówczas na Litwie też zakorzeniły. Ta koabitacja była niełatwa. Brazauskas miał tę gębę gorbaczowską postkomunistyczną, ten jego sposób działania dosyć specyficzny, podejście do polityki także wewnętrznej. To, że naraz nie miał dyspozycyjnej partii u władzy i przyszło mu się układać z niechętnym mu Sojudisem, to wszystko bardzo go zniechęciło do władzy. A może nie tyle do władzy, co do tej praktyki, prawda, która wówczas na Litwie miała miejsce. Dość powiedzieć, że niespodziewanie dla wszystkich, łącznie ze swoimi zwolennikami, Brazauskas ogłosił, że nie będzie ubiegał się o reelekcję w tych wyborach, które miały z początkiem 98 roku mieć miejsce. I jakby udzielił takiego dosyć zdawkowego poparcia, trzeba przyznać, Arturasowi Paulauskasowi, dosyć takiej ciekawej postaci w litewskim życiu politycznym, dawnemu prokuratorowi generalnemu, a później jednemu z liderów kolejnej partii, która zaczęła zdobywać jakieś tam miejsce na tym w politycznym firmamencie. Natomiast w wyborach prezydenckich zwyciężył w 1998 roku niespodziewanie Woldas Adamkus, reemigrant ze Stanów Zjednoczonych, ale to nie był człowiek jakby znikąd, chciałoby się rzec. Adamkus dosyć silnie był zakorzeniony w litewskiej polityce, najpierw na uchodźstwie, a od 1991 roku już także na Litwie był silnie związany ze środowiskiem Stasisa Lozoraitisa, kontrkandydata Brazauskasa w wyborach w 1993 roku. Tu też trzeba było osobno o tych pewnych niuansach także personalnych i osobistych między kandydatami wspomnieć. Nie czas i miejsce na tego typu rozważania w tej chwili. Tak czy inaczej warto wspomnieć, że to zwycięstwo Adamkusa było sporą niespodzianką. Również z tego powodu, że dopiero w drugiej turze, w pierwszej wygrywał Paulauskas, a w drugiej Adamkus dosłownie 5000 głosów. To było niewiele bardzo i niejako rzutem na taśmę to zwycięstwo nastąpiło. To był nowy człowiek w tym układzie politycznym, który do tej pory funkcjonował i tak naprawdę dosyć długo te czołowe siły polityczne nie bardzo wiedziały, jak ugryźć Adamkusa. Prezydent przez dwie kadencje, przy czym z krótką przerwą, pozostawał w dużej mierze niezależny, próbował nadbudować własne środowisko polityczne, nigdy go zresztą nie sformalizował.
Władza konserwatystów wówczas przeszła podobną drogę jak władze ich poprzedników wcześniej, czyli od poparcia dużego aż po kryzys, z różnych zresztą powodów, kryzys też przypominający to, co się działo na przykład z akcją wyborczą Solidarność w pewnym momencie w Polsce, to są mniej więcej te same czasy zresztą. Natomiast w końcówka lat 90. i początek nowej dekady to można zaobserwować kres tego systemu dwupartyjnego na Litwie, dwupartyjnego w cudzysłowie oczywiście, bo lata 90. były zdominowane bądź przez postkomunistów, bądź przez post-sajudis. Od lat 2000 to życie polityczne, od początku lat 2000 to życie polityczne się bardziej różnicuje, powstają nowe partie. Od tych 20 prawie lat niektóre nawet zdążyły się zakorzenić, tak bym to określił, w litewskim życiu. O Nowym Związku myślę, o liberałach pod różnymi nazwami funkcjonujących, czy o partii o wdzięcznej nazwie Prawo i Sprawiedliwość, bo jest taka też w partii, to oczywiście tłumaczenie na język polski tej nazwy. W każdym bądź razie wybory roku 2000, tym razem to konserwatyści zmieceni wedle tej zasady niepisanej, jakby zmęczenia materiału, chciałoby się rzec, politycznego na Litwie. No i kolejny okres w litewskim życiu politycznym 2000-2004, naznaczony przede wszystkim staraniem w polityce zagranicznej o finisz drogi do NATO i Unii Europejskiej, przy tym w tej kolejności, to podkreślam, to trzeba by było też jakoś tam szczegółowiej uzasadnić i opisać. Natomiast w polityce wewnętrznej to był okres naznaczony comebackiem Brazauskasa. Brazauskas, który był zwierzęciem politycznym, jeśli można użyć tego określenia, długo na emeryturze politycznej nie zabawił. Przed nowymi wyborami parlamentarnymi zdecydował się, że wraca do polityki. Był akuszerem koalicji lewicowej, która wyczuła ten moment bardzo dla siebie korzystny, kryzys konserwatystów, kolejny zresztą. Po jakimś czasie, bo to już po wyborach nastąpiło, Brazauskas doprowadzi do konsolidacji lewicy na Litwie i stworzenia nowej partii. Ona oficjalnie przyjmie nazwę Socjaldemokracja, starą nazwę, ale partia była już nowa, była wynikiem konsolidacji różnych ugrupowań lewicowych i Brazauskas stanie na ich czele. Początkowo po pewnych tam koalicyjnych rozgrywkach, pół roku odpoczynku, że się tak wyrażę, partia od władzy miała, ale w wyniku różnych targów, szczegółów tutaj Państwu oszczędzę, Brazauskas ostatecznie zostanie premierem i będzie nim długo, bo do 2006 roku dokończy najpierw jedną kadencję, później rozpocznie kolejną tą cyklu wyborów parlamentarnych. Przy czym bardzo odmiennie jest oceniana prezydentura Brazauskasa z lat 90. i później jego już poczynania jako premiera. Jako premier był i jest do dzisiaj oceniany negatywnie, proszę Państwa. Przy wszystkich niuansach oczywiście, które trzeba tutaj uwzględniać, uwikłał się dosyć w nieczyste, nieprzejrzyste interesy. Miał powiązania z biznesem rosyjskim, był dosyć częstym gościem w ogóle na Kremlu, nie tylko w Moskwie. Przecież to sprawiło, że gdzieś tam w efekcie tych 6 lat na plus mu nie dane było zapisać. Jakieś afery prywatyzacyjne z udziałem partnerki życiowej Brazauskasa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tu też nie chcę wchodzić w szczegóły. Także to ten okres wewnętrznym, jakby w życiu politycznym, zdominowany został przez afery z udziałem zresztą samego premiera, który potrafił tutaj sporo namieszać w tej litewskiej polityce. Natomiast ten czas to oczywiście też dramatyczne bardzo wydarzenia, a więc nie tylko sukcesy, ten finisz drogi do NATO i Unii Europejskiej, ale też kolejne wybory prezydenckie, bardzo niespodziewana
znowu zwycięstwo czarnego konia, czyli Rolandasa Paksasa. To też nie był nikt z zewnątrz, przecież polityki, człowiek najpierw w ugrupowaniu konserwatystów, później wypchnięty z tego ugrupowania, próbował sił jako liberał, wreszcie założył własną partię po jakimś czasie, ale w 2002 roku wybrany prezydentem Litwy i kończył z kolei tę prezydenturę w niesławie, no, afera Paksasa, to jest osobny zupełnie wątek, też trzeba by go szczegółowo opisać, jest, chwali Boga, to dosyć dobrze już opisane i zbadane też w literaturze. Nie wdając się już tutaj w szczegóły, trzeba by przypomnieć, że otoczenie prezydenta zostało oskarżone o kontakty z nie tylko biznesem, ale wywiadem rosyjskim. I rzecz zakończyła się ostatecznie wnioskiem o odsunięcie prezydenta od władzy. Gorąco w litewskiej polityce było, bardzo mocno w 2003, na początku 2004 roku Paksas próbował się bronić, mobilizować opinię publiczną. Znowu zapachniało pewnymi rozwiązaniami niekoniecznie demokratycznymi, ale ostatecznie parlament odsunął Paksasa od władzy. Sam Brazauskas, premier, zajmował dosyć takie dwuznaczne stanowisko, bo najpierw Paksasa wspierał, później wystąpił przeciwko niemu. To zresztą dosyć charakterystyczne były cechy jakby taktyki Brazauskasa, który no, lubił się przyczaić i występował dopiero wtedy, kiedy sytuacja robiła się klarowna. Tym samym ten okres kończył się w taki trochę nienaturalny sposób, bo z jednej strony odsunięciem prezydenta, potrzebą rozpisania nowych wyborów, te wybory wygrał nowy stary prezydent, czyli Waldas Adamkus, dosyć duże poparcie zresztą otrzymał, całkiem realny mandat społeczny, ale też kolejnymi wyborami parlamentarnymi. To wynikało z kalendarza wyborczego. No i oczywiście też to się wszystko mniej więcej w tym samym czasie odbywało, czyli ostatecznym finiszem, czyli przyjęciem Litwy do NATO i Unii Europejskiej, maj 2004 roku. Otóż zbiegło to się wszystko jak w pewnym thrillerze, wręcz bym powiedział politycznym. I mnie to autentycznie fascynuje, chciałbym powiedzieć. W każdym razie w 2004 rok wygrana prezydencka Adamkusa i kolejne wybory, w których scena polityczna litewska się jeszcze bardziej różnicuje, wkraczają na nią populiści, umownie oczywiście określam, różne ugrupowania o różnych nazwach, różnych proweniencjach, ale to, co ich łączyło, to przede wszystkim metody jako populistyczne często określane. Niektóre partie, na przykład jako socjaliberałowie się określali, określały. W tym wypadku czasami dziwne nazwy, czasami dziwne afiliacje, nowe postaci, takie jak wspomniany przeze mnie już Arturas Paulauskas, bardzo ważna i znowu niejednoznaczna do oceny postać. Zdarzyło mu się nawet być przecież szefem parlamentu w tym okresie. Czy Wiktor Uspaskich, też kolejna bardzo ciekawa i niejednoznaczna w ocenie postać, rosyjski biznesmen, naturalizowany na Litwie, człowiek, który nigdy się dobrze języka nie nauczył, a jednocześnie mający fundusze, mogący za nie budować autentyczny ruch polityczny, wiele znaczący przecież w dziejach Litwy lat tej drugiej połowy pierwszej dekady, lat 2000. No i Brazauska, z którego notowania spadały na łeb, na szyję, zdążył jeszcze sprzedać Morzejki Orlenowi, ale to było jedno z ostatnich jego decyzji jako premiera. Zastąpił go później jego następca na funkcji szefa partii, Gediminas Kirkilas, który był premierem do końca tej kadencji. Sam Brazauskas już definitywnie z polityki odszedł.
Tu katalizatorem była kolejna afera, nie pierwsza i pewnie nie ostatnia w jego działalności. Oskarżenie Brazowska już te ostatnie lata swego życia miał spore kłopoty ze zdrowiem, poświęcił życie jakby udzielaniu wywiadów i wybielaniu swojej osoby, ale ostatecznie zmarł w 2010 roku. Jego pogrzeb zresztą też był pretekstem do pewnej afery, ponieważ hierarchia duchowna w litewskiego kościoła katolickiego nie zgodziła się na wystawienie ciała w katedrze wileńskiej i parę jeszcze innych dosyć nieprzychylnych gestów pod adresem byłego już prezydenta i premiera wykonano wówczas. Ale wracając do polityki, to też bardzo charakterystyczne dla życia politycznego Litwy następnych dekad w zasadzie do dzisiaj, następnych lat w zasadzie do dzisiaj. W latach 2000 właściwie nie było ugrupowania, które zdobyłyby taką pozycję, iż mogłoby myśleć o pewnej swobodzie realizacji własnych planów. W kolejnych wyborach rządy tworzy się bardzo trudno. Z reguły to są duże koalicje, bardzo często posklejane z partii, które ze sobą tam w żaden sposób, w innych okolicznościach pewnie by nie współdziałały. To sprawia, że rzeczywistość była niestabilna, jest w zasadzie do dzisiaj. Rządy dosyć często przybierają charakter rządów mniejszościowych, a partie myślą bardziej o tym, żeby dotrwać do kolejnych wyborów niż o realizacji jakichś interesów państwowych. I scenariusz powtarza się właśnie w każdej kadencji parlamentarnej. Lata 2008-2012, to jest powrót konserwatystów, którzy też muszą liczyć się z koalicjantami dosyć chimerycznymi, kapryśnymi. W pewnym momencie rzeczywiście konserwatyści tworzą rząd mniejszościowy z Andrusem Kubiliusem. To czas dotkliwy bardzo dla Litwy, 2008-2012, czasy kryzysu. Litwa była bardzo mocno tym kryzysem dotknięta. Nie była zieloną wyspą, chciałbym to określić w taki sposób. Doszło do tego wymuszone przez Unię Europejską, przez zobowiązania traktatowe, zamknięcie elektrowni Wignalinie, elektrowni, która dawała 98% energii elektrycznej w kraju, a przypomnijmy, Litwa nie ma żadnych zasobów energetycznych. Stąd konieczność zamknięcia tej elektrowni była katastrofą dosłownie dla gospodarki litewskiej. Trzeba było wykonać tutaj mnóstwo kroków, żeby jakoś się ratować. Litwa próbowała odwlec w czasie to zamknięcie, próbowała wytargować lepsze warunki. Referendum dodatkowe rozpisywano, tu osobny wątek też, który rolę takiej pobocznego tematu będzie pełnił, będzie odgrywał. Natomiast w tym okresie wschodzi gwiazda, kolejna gwiazda polityczna litewskiej sceny. Oczywiście pani prezydent Dalia Grybauskaitė, sama w sobie bardzo ciekawa osoba i też jej pewien taki szkic biograficzny poświęciłem, zwracając uwagę na niuanse w jej biografii, na związki najpierw z Brazauskasem, a później z konserwatystami. Chciałby się rzec, politycznie Dalia Grybauskaitė miała dwóch ojców. To był Brazauskas w pierwszej jej kadencji i Landsbergis w drugiej kadencji. Próbowano się do pani prezydent dobrać, mówiąc trochę kolokwialnie, od różnych stron, prześwietlić jej tę domniemaną agenturalność także. Pojawiły się bardzo ciekawe wątki w rosyjskim internecie, prawda, publikacje mające charakter pewnego trollingu też, jeśli chodzi o panią prezydent. Ten materiał jest naprawdę ogromny, jeśli chodzi o tę kwestię i fascynujący w jego interpretowaniu. W każdym razie pani prezydent Grybauskaitė zostaje
Gołądziewskiego państwa w 2009 roku i będzie pierwszym prezydentem, który dwie pełne kadencje, jedna po drugiej, sprawowała będzie. W każdym razie pani prezydent miała ogromne ambicje w polityce. Często te ambicje rozsadzały konstytucję litewską, czyli te ramy konstytucji litewskiej. Pani prezydent próbowała narzucać pewne rozwiązania, często skutecznie zresztą, wykorzystując fakt słabości kolejnych rządów i to, że te rządy musiały w jakiś sposób odwoływać się do niej jako arbitra, przy czym ta litewska konstytucja jest tak skonstruowana, że nie do końca jest jasne, czy prezydent jest uczestnikiem, stroną, czy arbitrem w życiu politycznym. To w dużej mierze, podkreślam raz jeszcze, zależało od osobowości prezydentów. Dalia Grabowska-Kicz była osobowością konfrontacyjną i jest osobowością konfrontacyjną, bo w końcu niedawno dopiero z polityki litewskiej odeszła gdzieś tam na boczny tor na razie. W każdym razie, no, Dalia Grabowska-Kicz drugą kadencję wywalczyła sobie, nazwijmy to, już w 2014 roku. To już były czasy, kiedy politycznie nastąpił powrót socjaldemokracji. Znowu już w innym wydaniu, już pod innym przywództwem, Algirdas Butkiewicz. Przy czym znowu mogłoby się wydawać socjaldemokraci po konserwatystach, ale ten powrót nie był taki oczywisty i tak silnego poparcia, tak silnego mandatu, jak w latach 90. ani jedna, ani druga partia nie miała. Cały czas podkreślam tę konieczność koalicyjny charakteru tworzenia rządów i socjaldemokraci byli tutaj partią w koalicji najsilniejszą, ale bynajmniej ich pozycja nie była jakoś szczególnie mocna. Zresztą Butkiewicz to taki raczej taka postać, chciałby się rzec, technokraty niż kreatora politycznego, chociaż to jemu Litwa zawdzięcza wejście do strefy euro w 2015 roku, za co go Litwini zresztą do dzisiaj przeklinają z powodu wzrostu cen. To jest niebywałe, jak te ceny na Litwie w górę poszły po przyjęciu euro. Naraz Polakom zaczęło się przestało się opłacać kupować na Litwie cokolwiek, a Litwini zaczęli przyjeżdżać do Polski na zakupy. Butkiewicz zresztą miał taką taktykę uników w polityce, starał się schodzić z linii ciosu pani prezydent Grybauskaitė, która no, boksowała jak wytrawny pięściarz rzeczywiście, jeśli chodzi o tę politykę litewską. Wówczas do rangi pewnej anegdoty nawet przeszedł fakt, że w rządzie Butkiewiczusa pani prezydent usiłowała wzywać ministrów poszczególnych i egzaminować ich ze znajomości języka angielskiego w taki sposób, no, czyniąc kryterium, prawda, do objęcia przez nich odpowiednich stanowisk. Zresztą sporo takich smaczków rzeczywiście w tej litewskiej polityce w ery Darii Grybauskaitė, bo nawet takie określenia w literaturze padają, po jej odejściu się znajdowały. No i wreszcie 2016 rok, tam oczywiście pewne niuanse w polityce zagranicznej jeszcze się pojawią, bo jest sprawa Krymu, jest sprawa pozycji, prawda, prezydent Grybauskaitė, która z ugodowej odnośnie Rosji, Putina, stanie się już nie krytyczna wobec niego. To jest jeszcze jeden wątek osobny, bardzo ciekawy i też poboczny akurat w tym akurat wypadku. No i rok 2016, kolejne wybory parlamentarne i tryumf, no nie powiem, że niespodziewany, ale tryumf pewnej nowej siły politycznej, takiej przyczajonej do tej pory, czyli chłopów, najogólniej rzecz ujmując. Już nie będę nazwami operował, bo one są dosyć trudne do zapamiętania, wymówienia. W partii chłopskiej, najogólniej rzecz ujmując, i Romasa Karbowskisa. Znowu
pewna analogia, bo Karbałski, przywódca partyjny, do pewnego momentu chyba niekwestionowany przywódca w ogóle samego ruchu wokół tej partii się organizującego, po wygranych wyborach nie objął żadnego stanowiska. Został, że się tak wyrażę, szeregowym posłem. Natomiast premierem został ktoś zupełnie inny, obecnie sprawujący tę funkcję, Saulius Skwierniallis. To był minister, natomiast człowiek do wynajęcia, chciałby się rzec. Też bardzo interesująca osoba, aczkolwiek pewnie o jakąś ocenę jego politycznych dokonań, misji, jeszcze na to przyjdzie czas. Skwierniallis pewnie nie wypełnił jeszcze wszystkich tych swoich zadań, które Karbałskis mu wyznaczył. Sam Karbałskis jakby z drugiego siedzenia kieruje rządem, kieruje sceną polityczną, chciałoby się rzec, aczkolwiek no w ostatnich latach to jego przywództwo jest coraz bardziej podważane z różnych zresztą stron. No i wybory prezydenckie ostatnie, 2019 rok, nie było oczywistego kandydata, proszę Państwa. Długo bardzo ta giełda otwarta była, bo wydawało się, że po odejściu Grybauskaitie pewna taka luka polityczna się tworzy. Padały bardzo różne nazwiska i do samego końca właściwie nie było wiadomo, kto zwycięży. No, sondaże nie były jednoznaczne. Ostatecznie wygrał bankowiec Gitana Sauceda, obecnie panujący, jeśli można użyć tego określenia, na Litwie. To też nie jest człowiek nowy w polityce. Obecny był najpierw jako komentator, także publicysta, wreszcie później urzędnik bankowy na różnych bardzo szczeblach, szef banku centralnego. Także to nie jest taki nikt w litewskiej polityce. Człowiek, który no, mozolnie zaczyna budować wokół siebie pewne środowisko, jeszcze chyba nie polityczne, bardziej eksperckie, ale kto wie, może w przyszłości gdzieś tam sięgnie po buławę, nazwijmy to, w dosłownym wręcz tego słowa znaczeniu. Oczywiście dzisiaj współcześnie to życie polityczne Litwy to nadal skupia się wokół liderów tych, o których wspomniałem. Ciągle senior, czyli Vytautas Landsbergis, jakąś tam rolę autorytetu moralnego pełni, chociaż większość swoich funkcji na wnuka scedował, czyli partia konserwatywna nabiera pewnego takiego dynastycznego władza w partii konserwatywnej charakteru. Ciągle są socjaldemokraci, różne dzieje, koleje losów przeżywający. Natomiast to, podsumowując trochę ten bardzo szybki taki surfing politycznej polityce, myślę, że wyłania się z tego przede wszystkim w miarę klarowny obraz lat 90. rzeczywiście. Jednak troszeczkę czasu już od tego okresu upłynęło, jest sporo publikacji, jest sporo refleksji na ten temat. Lata 2000 są nieco bardziej mgłą spowite, ale zwłaszcza ta druga dekada już lat 2000. Natomiast myślę, że to jest spore wyzwanie, jeśli chodzi o to wgryzanie się w litewską politykę i rzecz jest naprawdę ciekawa. Sporo można tutaj, jeszcze raz podkreślam, analogii znaleźć też do nie tylko Polski, bo siłą rzeczy to pod polskim adresem czyniłem, ale też do innych państw postkomunistycznych, pewne mechanizmy mają uniwersalny, myślę, charakter pod tym względem i chciałbym właśnie, już kończąc, w tym momencie tego typu właśnie panoramy litewskiej polityki napisać. Mam nadzieję, że podołam w nawiązaniu, w pewnej inspiracji tą książką Historia polityczna Polski profesora Antoniego Dudka. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę.